Dziedzictwo. Jaman po wyjściu ze szpitala odnajdzie kryjówkę Zeyer i Yusufa. Serial. Dziedzictwo. Oryk. Emanet zadebiutował na antenie TVP1 w marcu 2023 roku i szybko zgromadził przed telewizorami spore grono odbiorców. Telenowela opowiada o Zeyer oraz Jamana. Ich losy połączył chłopiec o imieniu Yusuf, którego oboje pokochali. Czasem zaczyna łączyć ich uczucie, jednak na swojej drodze spotykają wiele przeciwności losu. Jak potoczą się ich dalsze losy? Zdradzamy, co wydarzy się w odcinkach od 283 do 287. W 282 odcinku serialu Dziedzictwo pomiędzy Zeyer a Jamanem dochodzi do konfrontacji. Zeyer ostatni raz prosi go o wolność. Jak zakończą się ich problemy? Dziedzictwo, odcinek 283 streszczenie. Jaman pomyślnie przechodzi operację po postrzale. Frat podejrzewa, że to Zeyer strzeliła do Jamana. Ma nawet nagrania z monitoringu, ale postanawia je zataić. Zeyer i Yusuf docierają do Nowego Miasta. Podczas błąkania się po ciemnych uliczkach Zeyer zostaje zaatakowana przez młodego oprycha, który kradnie jej torebkę z pieniędzmi i dokumentami. Yusuf nie rusz, Zeyer, by związać koniec z końcem, wykonuje szmaciane lalki oraz gotuje w restauracji, której właściciel, mężczyzna o imieniu Fikre, bardzo jej pomaga. Fikre zaczyna się mocno przywiązywać do Zeyer. Natomiast Yusuf nawiązuje przyjaźń z córką Fikreta, Melek. Jaman ukrywa to, że to Zeyer go zraniła. W swoich zeznaniach opisuje napastnika jako nieznanego mu mężczyznę z krótkimi czarnymi włosami oraz pociągłą twarzą. Firat, policjant, podejrzewa, że Jaman ukrywa prawdę. Jaman jednak milczy, ponieważ Zeyer jest jego rodziną. Mimo tego, że to ona go postrzeliła, Jaman czuje się odpowiedzialny, dlaczego nie mogą pójść na policję, by zgłosić przestępstwo, ani dlaczego w ogóle opuścili rezydencję. Zeyer udaje się znaleźć motel. Wchodzi do środka, kładzie śpiącego Yusufa na kanapie i próbuje wynająć pokój, oferując swój wisiorek, który dostała od umierającej siostry. Niestety, recepcjonista bez współczucia oświadcza, że może przyjąć tylko pieniądze. W pokoju recepcyjnym znajduje się telewizor, w którym nadawany jest właśnie komunikat w sprawie Jamana. Dziedzictwo, odcinek 284 streszczenie, Zeyer, by związać koniec z końcem, wykonuje szmaciane lalki oraz gotuje w restauracji, której właściciel, mężczyzna o imieniu Fikre, bardzo jej pomaga. Fikre zaczyna się mocno przywiązywać do Zeyer. Natomiast Yusuf nawiązuje przyjaźń z córką Fikreta Melek. Jaman ukrywa to, że to Zeyer go zraniła. W swoich zeznaniach opisuje napastnika jako nieznanego mu mężczyznę z krótkimi czarnymi włosami oraz pociągłą twarzą. Firat, policjant, podejrzewa, że Jaman ukrywa prawdę. Jaman jednak milczy, ponieważ Zeyer jest jego rodziną.
Mimo tego, że to ona go zraniła, Yaman czuje się odpowiedzialny za ich obecny stan. Zia trafia do szpitala psychiatrycznego, gdzie odwiedza go brat. Firat przyznaje się, że sfałszował dowody, a Yaman ukrywa prawdę. Ali chce wziąć winę na siebie. Dziedzictwo, odcinek 285 streszczenie, Zair stara się jak najszybciej uzbierać pieniądze, żeby wykupić zastawiony naszyjnik po swojej siostrze. Chociaż ledwo jest w stanie wyżywić Yusufa i siebie, to nie poddaje się i dąży do odzyskania cennego przedmiotu. Yusuf wciąż wypytuje o stryjka i powrót do domu. Pokazuje Zair obrączkę, którą schował w nadziei, że ona i Yaman się pogodzą. Nienawiść i miłość mieszają się w sercu Zair. Yaman żyje przeszłością i wierzy, że Zair i Yusuf wrócą. Świadomość, że Zair wezwała karetkę, daje mu nadzieję. Yaman bierze się w garść i sam rozpoczyna poszukiwania. Po tygodniu dociera do miasteczka, w którym znaleźli schronienie Zair i Yusuf. Dziedzictwo, odcinek 286 streszczenie. Yaman, szukając Zair i Yusufa, trafia do pensjonatu Cemała. Jednak pracownik, ostrzeżony przez Fikreta, nie ujawnia prawdy i twierdzi, że nie zna Zair i Yusufa oraz nigdy ich nie widział. Zrezygnowany Yaman postanawia wrócić do domu, ale najpierw kupuje sobie cytrynowe ciasteczka na drogę. Jeden kęs przekonuje go, że to Zair je upiekła. Natychmiast wraca do miejscowości, że której przebywają Zair i Yusuf. Na ich widok ogarnia go smutek i poczucie winy. Komisarz Ali i jego ekipa chcą rozbić gang przemytniczy i przeprowadzają od dawna planowaną akcję. Jednak operację niweczy pojawienie się tajemniczej kobiety. Ali nie ma pojęcia, że to nowa członkini ich zespołu, komisarz Duygu. Dziedzictwo, odcinek 287 streszczenie, wiedziona intuicją, Zair jest pewna, że Yaman ich odnalazł. Ali i Duygu, nowa komisarz, nie potrafią dojść do porozumienia. Ekipa Alego również nie darzy Duygu sympatią. Czarna wpada na pomysł, aby zorganizować dla Duygu ciepłe powitanie i zacząć niefortunnie rozpoczętą znajomość od nowa. Jednak Duygu reaguje gniewem i ostro krytykuje nieprofesjonalne metody pracy zespołu Alego. Za zarobione pieniądze Zair postanawia wykupić naszyjnik swojej siostry. Jest załamana, gdy dowiaduje się, że ktoś ją uprzedził. Okazuje się, że to Yaman wykupił pamiątkę. Osobiście oddaje ją Zair. Na widok Yamana kobieta nie potrafi ukryć wściekłości i żalu. Yaman jednak nie reaguje na jej słowne ataki. Wiedząc, że to Zair wezwała karetkę, postanawia cierpliwie czekać na dzień, w którym odzyska jej uczucia. Yusuf na widok stryja nie posiada się z radości. Gdzie i kiedy można obejrzeć odcinki od 283 do 287 serialu Dziedzictwo?
Serial Dziedzictwo jest emitowany codziennie na antenie kanału TVP1. Najnowsze odcinki będziemy mogli obejrzeć w następujących terminach. Odcinek 283 do 27 maja 2024 roku o godzinie 16:05, odcinek 284 do 28 maja 2024 roku o godzinie 16:05, odcinek 285 do 29 maja 2024 roku o godzinie 16:05, odcinek 286 do 30 maja 2024 roku o godzinie 16:05, odcinek 287 do 31 maja 2024 roku o godzinie 16:05, przegapiłeś któryś z odcinków lub chcesz przypomnieć sobie, co działo się poprzednio w serialu? Telewizja Polska przygotowała powtórki, które są emitowane na kanale TVP1 o godzinie 5:15 następnego dnia po premierze. Seriale jest również dostępny na platformie TVP VOD.